kolejny blok artystyczny dzisiejszego, wyjątkowego przecież pierwszowiosennego, można by tak rzec, wieczoru. A mianowicie wystąpią młodzi wokaliści, tegoroczni i maturzyści. Jako pierwsza zaprezentuje się uczennica klasy trzeciej Buczyckiego Liceum Ogólnokształcącego, właściwie już można by rzec ukształtowana wokalistka, nagrywająca swoje piosenki w studiu Opolu w Katowicach, czyli Kamila Klein, a wykona dla Państwa utwór z repertuaru Patrycji Markowskiej zatytułowany Dzień za dniem. Oto i Kamila Klein! Zdjęcia.
Markowski, wspaniała, ale znowu dojrzała, ukształtowana wokalistka, mili Państwo, a tymczasem zupełnie zmiana klimatu i nastroju, bowiem zaprezentuje się nasz hip-hopowiec. Mówię o tegorocznym maturzyście włóczyskiego mechanika Kamilu Kaźmierczaku, który przed chwileczką tutaj odegrał rolę Filona. Aktor, wokalista, sam pisze teksty. Wspólne niebo kultury jego autorstwa, napisane na tę okoliczność. Kamil Kaźmierczak, mili Państwo, dla zaciekawienia Liceum Mundurowego włóczyskiego mechanika. Dziękujemy Kamilu serdecznie za ten tekst, bardzo ciekawe słowa, bardzo subiektywne zresztą. Mili Państwo, za chwilę zupełnie zmiana klimatu i nastroju. Wjedzie bowiem fortepian, wchodzimy bowiem w blok artystyczny Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Łubczycach. Uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Łubczycach, Małgosia Kubów oraz jej siostra Marta Kubów. Najpierw usłyszymy Małgosię, która oczywiście ze swym nieodłącznym atrybutem, skrzypcami, a zagra oto koncert de dur Friedricha Seitza, część pierwszą. Akompaniować jej będzie jak zwykle jej mamusia, pani Agnieszka Jagla Kubów. Zapraszamy serdecznie.
Ja bym chciała seniorka pójść. Starsza siostra, powie Małgosi. Również ze skrzypcami. W utworze Grażyny Bacewicz. Oberek, to będzie po prostu oberek. Akompaniuje naturalnie mama Agnieszka Jagla-Kubów. Zatem Małgosia, zatem Marta Kubów. Gorące brawo. Agnieszki Jagli-Kubów od kilku lat na naszych koncertach charytatywnych. Jak miło. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy po stokroć, droga Marta. Dziękujemy twojej mamie. Mili państwo, tymczasem wam najmłodsi uczestnicy, przedtem powiedziałam, że Hawajki są najmłodsze, ale wydaje się, że chłopcy, którzy się za chwilę zaprezentują, są jeszcze młodsi, bo oto Antoś Kopyto na ksylofonie utworze Yankee Land. Jeszcze raz, mili państwo, brawa dla Antosia, brawa dla kadry Bela. Cieszę się, że przyjęli zaproszenie. Jak zawsze zresztą.
Antoś Kopyto i Kadra Węd, mili Państwo, jak miło, że możemy ich ugościć. Jaki to wdzięczny, wzruszający wręcz. Gorące brawa dla Antosia, oczywiście dla zespołu Kadra Węd również, a to jest najmłodszy uczestnik. I za chwilę kolejny uczeń naszej Głubczyckiej Szkoły Muzycznej, Dominik Kaczorowski, też mniej więcej z tego przedziału wiekowego co Antoś, również na ksylofonie, lecz zagra utwór Marka Marcinkowskiego Rondo Retro. Oczywiście Dominikowi Kaczorowskiemu będzie również akompaniował zespół Kadra Band, czyli jego tata Marcin Kaczorowski, pan dyrektor Adam Kopyto i jako perkusistra pan Tomasz Krawski, oczywiście Kadra, czyli nauczyciela szkoły muzycznej. Oto i Dominik Kaczorowski, gorące brawa. Ciągłość pokoleń, my to jesteśmy świadkami swoistej ciągłości pokoleń. Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Głubczycach w klasie gitary i perkusji. Obecnie uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Opolu w klasie śpiewu u profesora Rafała Żuragowskiego. Nazwisko nam wiele mówi. Już drugi rok uczęszcza do owej szkoły. Równocześnie jest uczennicą trzeciego liceum ogólnokształcącego w Opolu. Uczy się w klasie drugiej o profilu biologiczno-chemicznym. Bardzo dobra uczennica, szalenie zdolna wszechstronnie. I przywiozła ze sobą nutkę muzyki klasycznej, bardzo ciekawego repertuaru. To proszę Państwa, nie kto inny, a Głubczyczanka Julia
Kaziółko! Gorące brawa! A naszej Julitce będzie akompaniować oczywiście pani Agnieszka Jagla-Kubów, za co serdecznie dziękujemy. A tymczasem usłyszymy Julitę w utworze Stanisława Moniuszki Wiosna, czyli idealnie wkomponowujący się utwór w to przedsięwzięcie. Gwiazda dzisiejszego wieczoru. Się, aż zyskały
Pani, to nie koniec emocji, bowiem Julitka zaśpiewa kolejny utwór, również klasyczny, a mianowicie arię O mio bambino caro z opery Giannisici. Dobrze powiedziałam? No. Może być, skoro Julitka zaakceptowała, to to są kartone, tytuły dla mnie. Ja tak z klasyką za wiele do czynienia, ale cieszę się, że mogę zapowiedzieć utwór klasyczny. Zatem Julita Ziółko. Zaledwie 17 lat już dojrzała, ukształtowana, można by rzec, diwa. Brawa, brawa, po stokroć brawa, nie możemy jej dać tak odejść, proszę Państwa. Ja myślę, że tutaj należy się bis. Bis, mili Państwo, nie wypuścimy Julitki. Julitko, wróć do nas, musi być bis, bo jest, czujemy niedosyt tego, tejże opery, prawda, muzyki klasycznej dzisiejszego wieczoru. Brawa, brawa, po stokroć brawa dla Julitki. A na bis, mili Państwo, nie może być nic innego jak Franza Lehara. Wilio, o Wilio z operetki Wesoła Wdówka. Julita Ziółko, mili Państwo. Thank you.
Dziękujemy pani Agnieszce, Jadwi Kubów za akompaniament, za te piękne wrażenia muzyki klasycznej. To wielka radość móc usłyszeć, mili państwo, takie rzeczy. Julita Żyłko, kochani, Julita Żyłko, gorące brawa. Dziękujemy ci, Julitko, że uatrakcyjniłaś i uświetniłaś ten wieczór otwartych serc.